do dyskusji zgłosiła się pani radna Barbara Walisz. Proszę pani radna. Dziękuję za głos. A więc petycja dla treści petycji proponowany był wczoraj rozpatrywany na Komisji Skarg Wniosków i Petycji Radnych Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Ja wniosłam taką uwagę, że projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, z uzasadnienia nie wynika z jakiego, czy z jakiej przyczyny mógłby zostać ukarany radny pan Jazury. Gdyż mieszkańcy Bielska-Białej czytający po uchwaleniu tę uchwałę wraz z uzasadnieniem mają prawo wiedzieć, o jakie zajście poszło na publicznej sesji w dniu 29 października i kolejny dniu 17 października 2020. Pan przewodniczący komisji zaproponował dodanie drugiego akapitu w uzasadnieniu z powodu niestosownego zachowania radnego pana Krzysztofa Jazowego względem radnej Barbary Waluś podczas sesji Rady Miejskiej i znowu te dni są powtórzone. Radna Barbara Waluś zaproponowała jeszcze dodanie do wyżej wymienionego zdania słowa polegającego na użyciu słów w stosunku do radnej Barbary Waluś, diabeł wcielony oraz drugiego o diable. I teraz tak, było... Przepraszam bardzo pani radna, o tym wszyscy wiemy, bo było to... Nie wiemy, bo... Ja teraz pani radna, momencik. Do czego pani zmierza? Do czego pani zmierza, pani radna? Pani radna, ja panią upominam po raz drugi, proszę mówić w temacie, który procedujemy w punkcie 21. I proszę zmierzać do końca, bo zostało pani 30 sekund. Szanowny panie prezydencie, szanowna pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, postanowiliśmy złożyć petycję w sprawie skandalicznych wypowiedzi pana radnego Krzysztofa Jazowego z Platformy Obywatelskiej w czasie październikowej i listopadowej sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, w czasie której najwidoczniej pan radny Jazowy uznał za stosowne, aby kpić z teologii chrześcijańskiej oraz zaatakować słownie nestorkę bielskiego samorządu, panią radną Barbarę Waluś. Natomiast to, jaki projekt, na którym państwo dzisiaj będziecie głosowali, ten projekt, który opuścił komisję, rzeczywiście nie mówi niczego o powodach naszej petycji. Otóż pani radna Barbara Waluś, korzystając z gwarantowanej jej wolności wypowiedzi oraz jako radna, wyraziła swoje wątpliwości co do legalności protestów zorganizowanych przez Strajk Kobiet, który oczywiście jest wspierany przez Platformę Obywatelską. Jeżeli pan radny Krzysztof Jazowy miał jakąś inną opinię, czy po prostu uważa, że wolność słowa i demokracja są tutaj nieistotne, mógł swój protest wyrazić w sposób taki, który nie obrażałby osób wierzących oraz samej radnej Barbary Waluś. Brak szacunku dla nestorki bielskiego samorządu ze strony radnego Platformy Obywatelskiej, który w czasie pierwszej kadencji radnej Barbary Waluś w Radzie Miejskiej w Bielsku-Białej uczęszczał do szkoły podstawowej, pozostaje poza naszą oceną, ale powinien zostać właściwie oceniony przez jego wyborców w wieku emerytalnym. Proszę Państwa, skoro radni Platformy Obywatelskiej wspierali strajk kobiet i te protesty nielegalne w czasie pandemii, pod hasłem... Przywołuję pana do tego, żeby pan mówił o sprawie, a nie proszę o pani, ewentualni członkowie proszę pani, proszę pani, mówię na temat. Prosiłbym, aby mi nie to przerywać. Bardzo proszę trzymać się rzeczy. No ja mam takie prawo, proszę pana, słucham. Ja też mam prawo do wypowiedzi i to... Proszę uprzejmie, udzieliłam panu głosu. No to proszę mi nie przeszkadzać. W związku to z tym... mówić do rzeczy. Ja mówię do rzeczy, pani radna, a pani nieustannie bardzo mi proszę. Przerywa. Przewodnicząca. Proszę pani... Proszę Państwa, trzeba powiedzieć jasno, jeżeli środowisko Platformy Obywatelskiej i Strajku Kobiet kwestionuje finalne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, to my mamy również prawo podważać kwestię wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uchylił intencjonalną uchwałę Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Kodeks Etyki Radnego Miasta Bielska-Białej. Ponieważ są liczne orzeczenia w sprawie kodeksów etyki rozmaitych rad, które jednak
nie zostały uchylone przez sąd administracyjny. No prawdopodobnie wynika to z tego, że ten kodeks został uchylony za rządów Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Proszę Państwa, kpiny z teologii chrześcijańskiej powinny się skończyć i dziwi mnie to, że do tej pory radni Platformy Obywatelskiej próbują poprzez okaleczenie uzasadnienia do uchwały, poprzez to, aby ukryć, co działo się na sesji w październiku, listopadzie, kiedy radny Jazowy kpił z teologii chrześcijańskiej osób wierzących. Próbujecie to ukryć i chcecie, aby ta sprawa przyschła bez żadnych konsekwencji, a pana radnego Jazowego nie stać nawet na słowo przepraszam. W związku z tym ja apeluję, w związku z tym, że państwo wielokrotnie zmienialiście po posiedzeniach komisji skarg, wniosków i petycji projekty, które z tej komisji wychodziły, aby odesłać ten projekt petycji z powrotem do komisji skarg, wniosków i petycji oraz przynajmniej wypracować takie uzasadnienie, które spowodowałoby, że pan radny Jazowy z Platformy Obywatelskiej nie będzie w dalszym ciągu kpił z teologii chrześcijańskiej, ponieważ obrady Rady Miejskiej w Bielsku-Białej to nie kabaret i my tak uważamy i będziemy tak uważać. Dziękuję bardzo.